Okej, dalej spada. Nic się nie zmieniło. Nie mówię, że prosto w ramiona. No może niekoniecznie. Well, this is my kind of rain. No wonder the sky looks so funny today. Let me go. To głupia prośba w twojej sytuacji. It would be a waste if you ended up as just a pretty stain. A, no brawo. Tak, dziękujesz za ratunek. Here I am trying to help you, and you show your thanks by shooting me? Whatever. Do as you please. Spoko. Podziurawiła mu łeb. Dwukrotnie. So he's a demon too. I'm beginning to think I've got rotten luck with women. Widzieliście tą siódemkę? Sprytnie ukrytą? Spływająca krew na ścianie? Dobra. Mission 7, a chance meeting. Duel of the Demon Children. Hehehehe. To jest scena znana. Ze scenki na samym początku. Dobra. Z miłą chęcią, z miłą chęcią. Gdzie? Tutaj nie zaskoczę. Za nic. Tu? Momencik, tutaj dobra. Są drzwi, jest ok, ale tu jest też zejście. Kolejne drzwi. Dobra, i dwie czerwone mordki. Nie no, wbijamy w te mniejsze. Znaczy pewnie twórcy właśnie liczyli, że tak wszyscy postąpią, ale zobaczymy. Heaven Rise Chamber. Aha, czyli dziura. Głębokie to? O, fail! Ale parę czerwonych mi się udało zgarnąć, dobra. To troszeczkę teraz pobawmy się w skakanie. Jedno. Drugie. Trzecie. Gdzie jest czwarte? A, tam, dobra. Czwarte. Dobra, tam jest piąte. Okej, okay. Jeszcze wyżej? Da się. O kurde, da się bardzo wysoko. Dobra, już wyżej się nie da. Dzień dobry, zielone drzwi. Pitch Black Void. No nie brzmi zachęcająco. No kurczę, coś tam się ukrywało. Jakaś czerwona mordka tylko, co prawda, ale zawsze coś. Tu też? Nie. Tu za filarem może, bo kamera oczywiście tak się ustawiła, że nic nie widać. Nie. Ale są za to schody na górę. Kolejne czerwone mordki. Moment, tam może było jeszcze wyżej wejść? Aha, tylko jak? A, po prostu. Wskoczyć. Też niebieski, dobra. To teraz tak. No, kurczę, wbijaj się tam, Dante! Shit. No, nie przeskakuj, tylko wskakuj. O, dobra. No, ale może odbijając się od ściany jakoś coś? Nie. Okej. Okay. Teraz muszę odskoczyć i wskoczyć z powrotem, czyli raz i dwa. Kurde, jeszcze raz. Raz, dwa. Shit. Ale się udało wrócić. Raz, dwa. Dupa. Teraz inne odległości trzeba obrać. Dobra, tutaj ta się nada. Nie nada. Ta się nada. Nada. Kurde. Dante! Jeszcze raz, na spokojnie. Nie mów się, że to będzie trwało tak długo, że będę musiał to wyciąć. Dobra, ostatnia próba, w której jesteście świadkami. Daleko i... pizda. Kurrrr! Trzebladę. No fucking hell! Tak blisko! No! Bliżej się nie dało normalnie.
Nóż! Kurde. Fuck! Fuck! No, co ty zrobiłeś? Możesz... Kurde, no nie wierzę. Czy to jest tragikomedia? Dobra. Możesz... Dobra, cicho, ale tak to zrobimy. No, żeż przeskoczył to, nie! Jest! Nareszcie, cholera! No, za czas już na pewno będzie F. Jeżeli można upaść tak nisko. Wyżyć się teraz na czymś. O, chyba nawet będę wiedział na kim już. Ale liczyłem, że jednak one nie ożyją. Oj. Wytrzymałe, bestie. W sumie nie dziwię się, są z kamienia. Dobra, czyli uniki i wpieprz, kiedy ich miecze są niebieskie, okej. Okay. Wzór do zapamiętania. Pamiętać o kolorkach po prostu. Oj, czerwony znaczy won. Oj, tego trzeciego niepotrzebnie wciągnąłem w tą batalię. Tamtych zresztą też, ale... Oj, usuń się, o! Odsuń się i teraz trafmy ten cios może. O, też daje radę na dystans. Dobra, wszyscy? B, może być. Myślicie, że nie zauważa tego? Co to jest? A, ale jest tutaj. No wreszcie, zielona gwiazdka, może... Kurczę, nie wiem, czy teraz będę musiał je użyć. Co to? A stone pillar embroidered with scars. No dobra, brakuje drugiej. Niech zgadnę, znajdę ją tu? Zaraz po pokonaniu dziesiątków przeciwników. Znaczy dziesiątek. O, albo niekoniecznie, bo coś zbyt cicho. Z tego mogę skorzystać? Tak, okej, okay, będzie ich wielu. O, no nie mówię, że takie ładne panie. Nie. Koleś, kurde, z sarkofagiem. Wypuszcza z niego duchy. O kurde, ale pogięta wizja! Możesz. Ej, moment, i te duchy zamieniają się w strzygi, tak? I do tego blokuje tym, jak tarczą. Co za koleś, jeden z drugim. Dobra, ale padają też w miarę szybko, powiedzmy. Ej, da się pani zaprosić na podróż powietrzną? Nie, niestety nie. A może pan? Nie, też nie. Jak mi przykro. Ale starczyło, nie, trzeba było bić od razu sarkofagiem po paszczy. Kurczę, jak skupiłem się tylko na tym, a to w ciry dostaję w plecy. Kosą. Ja, ale jak widzicie, tamten nie poczuł. Do niego to jest jak drapanie po plecach. Zresztą już pierwsza cutscenka z całej gry już o tym świadczyła, kurde, no przecież tam na wylot go poprzebijali, co, i w dupie to miał. No chyba, że po prostu ma taką moc jak Kikas, że nie czuje bólu praktycznie. Chociaż ja on to później czuł już. Nawet mimo tego, że miał nie czuć. Taki wpierw. Nie, dobra. Nie o tym, bo tutaj same dołpy trzaska. Dobra. Pani coś trzymała i chyba to opuściła.
Silent Shriek. Nie, to nie jest to. Liczyłem na czachę. Ej, gdzie rozwalać trumny? Nie wszystkie. Ale nie, te, które pozostały, trzeba. O, to się... To wyglądało jak jakieś schodki. Oj, więc spokojnie. Widzę dużo elementów platformówkowych w tej misji. Ale moment, czy rzeczywiście to będzie wskoczyć? Czym znowu się nie męczył? Nie, dobra, stop. Stop. Spokojnie, najpierw rozejrzyjmy się. To jest do rozwalenia na pewno. Nie opłacało się. To się już bardziej opłacało, tamta nie. O, życie jak najbardziej. Tu coś, jakieś świeczniki, nie. I teraz nie, to wybitnie wygląda, by dało się tam wskoczyć. Alright, ale to już wyżej nie podskoczę z kolei. No to nie. Dupa! Bym się męczył. To mi się nie udało z jednym z pierwszych razy. Okej, czy tutaj potrzeba? Nie, chyba właśnie Rebeliona. Ej, dobra. No Rebelionem coś tam potrafię wyczynić, więc nie powinno długo zająć. No, ej, kurde, coś kiepsko. Ej, jak nawet to nie wystarczy? No co ja jeszcze mogę tutaj wymyślić? No więcej niż sweet? Serio? No nie mogę wybić się w powietrze, bo... To nie działa tak jak powinno. No showtime jeszcze więcej niż showtime? To co ja takiego mam tutaj jeszcze zrobić? Dobra, może? Nie, to teraz nie działa. Może jakieś ciosy papcie, faktycznie. Nie. No dobra, już powoli... Kurde, kończą mi się możliwości. O, shit, no dalej. Stinger, podbicie, no... Kurde, no przecież naparzam w każdą możliwą kombinację! Już mi kciuk, bo... No showtime! No. No już kurde, wszystkie możliwe! No dawaj! Nie! Come on! Jest! Uff, kurde mój kciuk! Gdyby to, że na skroju już tam jest tak gruby od grania, na pewno by się tam pojawił niedługo odcisk. Dobra, kolejne przedłużenie życia. Opłacało się nadwyrężyć zdrowie. Inaczej, jeżeli czasami zdarza mi się wspomnieć o nierozgrzanych palcach, to teraz jest przegrzany. No, bratku, co mi to dało tak właściwie? Oprócz przedłużenia życia, coś tutaj może? Za statuą? Coś? Nie. Może tu, na górze. Też nie. To jak po jaką cholerę droga w takim bądź razie? Dobra, z dołu przyszedłem, tak? Nie. Przyszedłem tutaj drzwiami normalnie. Okej, czyli idziemy tam. Cokolwiek tu jest. No nie ma mocy, no to co, co? Ołowie może działa na ołów. Nie, niestety nie. Ale dobra, no to teraz tutaj na dole. Może rzeczywiście nie jest zamknięte. No nie, no ale jest zamknięte. To... No nie mów, przecież będą musiał cofnąć tam na sam dół. Pojawią się? O, sarkofagi leżą. Nie, dobra. Skull Spire. No dalej nie mam tej czachy. No wybaczcie, no niestety dalej nie posiadam. Czyli co, serio podróż na sam dół, no tam było przejście, w które nie poszedłem, no kurde, to jest daleko. Ale przeciwnicy też się uspokoili. A mogę zaskoczyć? Może będzie szybciej? Nie. Kurde, to było na samym dole.
ale na szczęście szybkość upadków można przyspieszać, ale też moment, nie jest powiedziane, że tu gdzieś indziej się nie czaiły drzwi, które ja ominąłem na przykład. Nie, tu nie, tu nie. Ej, a ewentualnie moment, na samym dole byłem? Divine Library, no nie przypominam sobie. No aha. Dobra, przeciwnicy czy zwykłe zasobniki z ryjami, dobra. Ej, nie, ale ten już z kolei nie. Aaa, podzieleni widzę. A, ale kolory was zdradziły, wybaczcie. No możecie kroić w miejscu, spoko, mi to nie przeszkadza. Bylebyście mnie nie pokroili. Ach, no a co ja właśnie powiedziałem, kolego? Ej, co on upuścił? A piece of which grants amazing power. O, energy source, dobra, ale to jest tylko fragment. Nie potrzebuję fragmentów. Dobra, zaraz się przekonamy. Mam nadzieję, że tylko ten jeden wystarczy. W sumie też tej mocy nie potrzebuję na zbyt długo, tylko na otwarcie tamtych drzwi ja przejdę i mogą się zamknąć, w cholerę. Właśnie coś na środku tu się dzieje? Coś na regałach może leży? Coś? Nie... 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 Ale muzyka dalej przygrywa, więc ominąłem pewnie... Właśnie. Jakiegoś gościa. A tego! Ej, moment, to zabiera mu życie cały czas będąc w jego ciele? Ej, no to jest spoko opcja, teraz mogę przecież zmienić broń. Aha! No dobra, to trzeba przetestować. Utrzymywanie combo na dystans? Ej, no, świetna sprawa. Dobra, i znowu na samą górę, hop. Hop, każde następne było w prawo, tak? Czy nie każde? No nie każde się okazuje. Okej, okay, ale tam były drzwi. Jest pytanie, czy tu mi wystarczy teraz. Nie, stop, sprawdzamy tam to przejście, nie będę trzeci raz skakał tutaj. Tak, 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 ciemny korytarz. Ej, stop, moment. Tak, 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 to jest to miejsce. Nie poszedłem wtedy tutaj, ale... Nie! Nie mówcie, że znowu coś tam jest. Nawet nie chcę wiedzieć. Powiedzcie, że same czerwone mordy, nic więcej. Ej, choć o dziwo, teraz jakoś ładnie się udaje skakać, a wtedy jak tam niebieskie coś się czaiło, no to nie, nie, no. No, by się okazało, że zamknięte. Aha! Brawo! Kurde, brawo! Kurde, wiedziałem, że ukażą mnie za głupotę i będę musiał jeszcze raz ich zabijać. Ja, bo w sumie też... Nie muszę. Tak właściwie. Moment, tutaj pasuje czacha, ale... Też można sprawdzić, czy przypadkiem fragment tutaj nie wejdzie. Nie. Okej, najgorsza kamera możliwa do takich rzeczy. Ej, w sumie tak wbicie między nich po prostu? Tutaj, czemu by nie? W końcu czerwone mordki same się nie zdobędą. Nie ma nic za friko. Nie ma nic za darmo, trzeba się nawymachiwać. Ale przy okazji sweet można też te czasy. Ach, kurde, no przebrzydły gnoju. Ej, ej. Mam nadzieję, że zrekompensujesz mi to zielonym ryjem. Nie? To może chociaż twój kolega, no. No on już musi. Dokonał zniszczeń, musi zrekompensować. No nie, no kurde, no to ostatnia nadzieja. Tak, dobra. Skończyliśmy dołpem. Ale z pełnym prawie życiem. Ej, no ci też? Znowu? Nie. Okej, no mam tylko fragment czegoś. Ale może... Tak! Wystarczyło. Mogę teraz wziąć? Nie. Ale otworzyły się te drzwi na dole, tak? Aha! O nie, to nawet nie są drzwi, co to kurde jest? A, winda! No ja myślałem, że walka z Virgilem będzie miała miejsce na dachu.
O, fucking shit! Szybko baterie. W najlepszym momencie. Na szczęście żaden przeciwnik akurat nie wyskoczył. No ale chwila, moment. Na szczęście zawsze. Strzeżonego Pan Bóg strzeże, baterie pod ręką. Nowiutkie. Okej, okay. Dobra, no jestem z powrotem na dole. Czy mam coś, co mi tutaj ułatwi przejście gdziekolwiek? Ej, moment. The sorrowful shriek of the siren comes every... Hey! Even the most ferocious flames. A tu jest taki ogień właśnie, który można zaraz ugasić, ale... Babka z klepsydrą. Ile mamy ryi? No, powyżej 10 tysięcy. Coś tam na pewno można sobie zmajstrować. Garms. Ej, Ebony Ivory. Na maksa. Poproszę. Więcej już się nie da. Przynajmniej na dystans może jakiś damage będzie. No to wylewaj te syrenie łzy i wrzaski. Dobra. Moment, czy my w tej lokacji już nie byliśmy przypadkiem? Nie, bo nie było zejścia na dół. Ej, złotomorda? Co to jest złotomorda? Gold orb, a magic golden stone made by a secret process. It can recall lost souls. Dobra, czyli w razie śmierci nie będę musiał kontynuować od ostatniego miejsca zapisu, tylko będę mógł pospolicie wcisnąć continue, podnieść się z martwych i dokończyć dzieła. Dobra, no to jak kiedyś przy samej końcówce bossa zmoczę coś, no to wtedy użyjemy. Dobra, gdzieś tam powinien być ten samobójca i powinien zaraz eksplodować. Tutaj taką mam nadzieję. Dobra. No tego się nie dało już popodbijać niestety, ale może z tym dam radę. No! Dobra, spoko, ale w powietrzu jeszcze. Zakończone saltem. Dobra, to jest dobre combo. Trzeba korzystać gęsto z niego. Coś tu. To idzie rozwalić może? Nie. To nie Metal Gear Rising. Przepraszam, coś tu pękło. Może pomóc jeszcze pęknąć bardziej. No, wygląda jak arena do walk. Nie chcę was martwić. Albo cieszyć zawczasu. Zależy, jakie jest wasze podejście do walk. Devil May Cry 3 w moim wykonaniu. Wrecking Ball? Nie. Gdyby nie to, że nie dzierżę tej babki, która wykonuje tą piosenkę, to bym tutaj przytoczył, ale nie, no. No słabo skręcisz, Dante. Jeszcze raz. Dobra. I teraz po prostu rozkuśniać w kierunku drzwi, tylko potrzebuję do tego dobrej kamery, do jasnej cholery. To co jest, kurde, Dante? Czy może tak? Faktycznie. No nie, Dante, tego nie zrobimy bankowo. Ale tak właśnie, co tam chcę rozbijać? Tak właściwie. Któreś z bocznych wyjść? Co jest grane? Nie, dobra, spójrzmy kule jeszcze raz. Okej, czy w jej środku jest może po prostu coś ukryte? Mogę naparzać i naparzać i naparzać, serio. Nie ma problemu. Tylko w dalszym ciągu, no niestety nie wiem, co tu ma zrobić tak właściwie? Co, serio? Tu coś... Ej, moment, tam jest jakieś wyjście chyba. Dobra, to teraz wycelujemy po prostu. Może nie, żeby to miało jakąś największą prędkość, ale żeby było przynajmniej celne. I może starczy po prostu dotknięcie. Że ta kulka dotknie tego, w co chce trafić. No dalej, kurde, ale kamera mi tego nie ułatwia.
ani trochę. No żeż... Kurde, ej, jest. Zabij z tą kamerą. Aaaa, strzał się skończył. No, jeszcze raz, Dante, jeszcze raz. Dobra, i teraz kamera we moim wolaniu, tak? Nie, wcale nie. No chcę, żebyś się od... Ty idiotko. Okej. Okay. Po prostu w jedną i drugą. No coś, kurde, musi trafić wreszcie. No, no się okazuje, że nie. To wcale nie, ale dobra. Już wiem, że Rebellion jest narzędziem do tego rodzaju roboty. Dobra, zaczynamy z grubej rury. No, też nie gruba. No... Kurde! No w cokolwiek traf! Aha! No nie, to trzeba po prostu rozwalić. No nie. Ach, jest i czacha. No cholera. No. Super. Na szczęście palce są bardziej niż rozgrzane. Oj, ale... Ale właśnie. Walka w pomieszczeniu, gdzie mamy skiftną kamerę, wcale nie będzie należała pewnie do najprzyjemniejszych, niestety. Dobra, wybadajmy teren mieczem. Ale też ten sarkofag ma duży zasięg. Dobra, moment. Przyklejmy do jakiegoś gościa miecz. Znaczy, przyklejmy. Wbijmy. Zmieńmy teraz na to. Ej, nie, to jest dobra broń, tylko kurczę, wolno się troszeczkę zbiera. Mi się wydaje, że Rebellion jest zdecydowanie szybszy. Też bardziej śmiercionośny może? Nie, niekoniecznie. To też strasznie dużo zabiera i też styl, kurczę, ładnie rośnie. Więc jeżeli jest taka możliwość, trzeba zainwestować w podwójny skok też dla tej drugiej broni. I wtedy dopiero puścić wodze fantazji. W kwestii kombosów i cały czas na stylishach jechać. Nie żebym się przechwalał, ale to jest wykonalne. Wystarczy się skupić i mieć wszystkie ciosy już możliwe. No kurde, ale tutaj póki co z dołu panie wychodzą. Tak jakby na potwierdzenie moich słów. No tam fuksik był z mojej strony znowu. Może coś w powietrzu będzie bezpiecznie. No chodź na górę, chodź. Na kolejny sarkofag, ale czy tylko? Jeszcze... Ło, jeszcze drugi! No, pięknie! Bravissimo! Trzy cięcia, tak jest na 4, 5 pod rząd. Kurde, za karę, no bez przesady. Ej, ale kurczę, też dały radę, szybko padł. Aaaa, no kurde, im wyższa ranga, tym bardziej prawdopodobne, że dostanę zieloną mordkę. Więc nie chcę tutaj zginąć jak ostatnia ciota, to są zwykli przeciwnicy, nawet nie jest boss. Więc dobra, dystans. Ewentualnie 2-3 cięcia. Dystans. Jedno cięcie. Aj, po wszystkim jednak. No, ja widzicie, mogę użyć teraz żółtej mordy, ale nie. No. Będzie na pewno lepsza ku temu okazja. O kurde, gdzie ja jestem? Ej, stop, mam już czaszkę? Nie. Kurde, trzeba po nią iść. A przynajmniej płomieni nie ma. Jak tam z duszami wyglądamy? Też niedługo w sumie Swordmaster na trzeci poziom powinien skoczyć.
No dobra, Crimson Flames. Once again. Ej, wiecie co? Wykorzystam tego gościa. Pospolicie. Ej, już wybuchł? Dobra. Wybuchł, wybuchnął. Kurde, eksplodował. Dokonał żywota niczym zamachowiec samobójca. Ale kurczę, znowu będzie bujanie tej kulki mnie czekało. Jeszcze na końcu powiedzcie, że podróż... Wielka przeprawa z Virgilem na dachu. Spoko... Ej, moment. O nie, tam nie będzie żółtej mordy na pewno, nie ma co nawet zaglądać. No, na szczęście bez rozbijania, dzięki. Ale walka mnie nie ominie. Dobra, teraz trzeba spiąć dupsko. Mądrze od samego początku. Mądrze powiedziałem, co wcale nie jest mądrze jeszcze, piecho. Wcale nie, ale... No właśnie, jak będę się sam nadziewał na ich kosy, no to... skończy dokładnie tak samo jak poprzednio. Dobra, wbić się między wszystkich, wymachiwać o szaleńczo i dostać wiedzę. Kiepski plan, ale... w sumie... jak dobrze wykonany się okazuje, że... ma rację bytu. No, albo nie. No wreszcie jakiś dobry juggle. Bo nie wiem, po co próbuję was podbić, jak wiem, że się nie da. Jesteście zbyt, kurde, ciężcy. Ej, samobicie w ziemię to też jest cios? Tego nie wiedziałem, sorry, musicie mi to wybaczyć. Ej, kurczę, tej, panowie! Cieszę się bardzo, że się nie odzywacie, ale w sumie raz na jakiś czas byście mogli powiedzieć, że kurde, dobrze wymachuję wam. Impressive. Czy coś tu z tym? Ej, mam, ej, w sumie... Ej, tutaj ich słychać! Aha! Co prawda nie można tego uznać za słowo. Czyli no, no talking jakoś jest dalej zasadne. Nie złamali obietnicy, ale dźwięki są. Dobra. Koniec gadania, więcej unikania. I zdecydowanie więcej strzelania. Czyżby to już był ostatni? Jeszcze tylko ty, koleżko, zostałeś? I ty. Dobra, no to może uda się podbić do wyższej. A, no nie no, słyszeliśmy na blaście. Ale wy zalążki na całkiem dobrą akcję. Dobra, tylko teraz, ej, ło, gdzie były te... czachy? O, żeż, kurde. Żebym nie błądził, oj, żebym nie błądził. Ej, stop, nie, nie będę błądził. I się Dark Soulsowa winda powinna mnie też zawieźć z powrotem, chyba, nie? Aha. Jakie udogodnienie. Ej, w sumie patrząc na tą windę, zachciało mi się grać znowu w Dark Souls, naprawdę. Moja ulubiona gra ostatnio. Znaczy ostatnio. Chyba ulubiona w ogóle, kiedykolwiek. Ej, serio. Jeżeli miałbym wybrać jedną ulubioną grę, to chyba naprawdę byłby to Dark Souls. To nie jest najlepsza gra, w jaką grałem, ale moja ulubiona. Żadna mnie ta nie wciągnęła. Dobra, źródło jest. To czyli teraz... Nie, tutaj nic nie było, ale było za to... Ej, tam na dole coś. Czyli tu. Na to wychodzi. Dobra, przeciwnicy zwiastują chyba to, że wybrałem dobrą trasę. Chyba. Już pewności mieć nie mogę. Po prostu czasami to jest też kara dla tych, co zbłądzili. Ale w sumie, jak tak troszeczkę w nich ponaparzać, to nie są tacy ciężcy. I pounikać oczywiście. Nie, ale widzicie, zmiana broni w locie jest gwarantem wyższej rangi za... Ej, moment! Przecież ty byłaś bossem ostatnio! Grubo nie fair, grubo nie fair. A poza tym Virgil cię zabił, widziałem to. Na własne oczy. Blok, 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 blok!
Oj, kurde, nie, sorry, nie opłaca się, widzę. Blokować w twoim przypadku, kochanieńka. Oj, to czerwona mapa też nie, no. Ej, moment, tego nie blokujesz, to może tak po prostu? No, kurczę, nawet tu mnie jesteś w stanie sięgnąć, nie, to trzeba ją szybko. Uniki, po pierwsze. Fuksik. Unik, kurde, Dante! Powiedzcie, że odtąd. Ono jest co prawda takim, powiedzmy, mini-bossem, nie chcę używać czerwonej mordy. Nie używamy, nie? No. Nie. Ale powiedzcie, że już z czachą. Tak. Fuksik. No i tak swoją drogą to, że ona się tutaj pojawiła, jeszcze w akompaniamencie tych innych brzydali, to już jest bankowo świadczy o tym, że wybrałem dobrą drogę. No inaczej, nie można aż tak bardzo karać zbłądzonych po prostu. No dalej, jeszcze żyjesz? No właśnie. Inaczej, tych sarkofagami trzeba w pierwszej kolejności zawsze rozwalać, bo oni sprowadzają faktycznie te wiedźmy strzygiczną z Aura Zao. Sweet, double sweet, showtime. Dobra, już czas. Tak, już czas na panią, dobra. Jeden bloczek. Uciekaj, kurde, Dante! Inaczej już walczyłem z nią tyle razy, że każdy jej cios powinien być dla mnie mega prosty do zablokowania, czy nawet do zrobienia pięknego uniku, ale... Wow, ej, to była akcja rodem z jakiegoś dobrego anime. Takie podbijanie w powietrzu. Na bloku. Dobra... Kurde, zbyt mocno. Skupiłem się na tym, żeby jej wpieprzyć, a za mało na unikaniu. Ej, opłaciło się o dziwo, dobra. O kurde, coś jeszcze? Nie, na szczęście to już jest tu. Cieszysz się? Jedna kryształowa czaszko. Przyniosłem drugą. Ej, takie same? Ja myślałem, że to będzie inny kolor przynajmniej. Być bliźniaczo, to tym bardziej zacierz na mordzie powinien wystąpić. Patrz, jak szerzą ząbki. Dobra, i co? O, bankomat. Jak najbardziej. Tylko trzeba szybciej wypłacać. Ej, te kryształy krzyczą. Spoko. Okej. Jest fajnie, jest pani sklep Sydrą. Ile mam tam akutualnie na stanie? 7000, ledwo. Nie, na nic mi się to nie zda, niestety. No, wreszcie. To, na co czekałem. Od samego początku. Od pierwszej cutscenki. Tylko cholera, czy jestem w ogóle przygotowany? No, życie w połowie, niestety. Więc trzeba raczej będzie też żółtą mordkę na nie wykorzystać, albo w sumie... Jak po śmierci wcisnę continue, będę miał ten... od pełna, no to pcha. Powiedzmy, to będzie walka testowa. No, dziur w czole nie ma, spoko. You showed up. You sure know how to throw a party. No food, no drinks. And the only babe just left. Studencka impreza. I was so eager to see you, I couldn't concentrate on preparations for the bash. Whatever. At any rate, it's been a whole year since we last met. How about a kiss from your little brother? Or better yet, how about a kiss from this?
This is what they call a heartwarming family reunion, eh? You got that right. Jakim cudem to się tak rozwikłało nagle, że jeden z braci posługuje się japońskim mieczem samurajskim, kataną, a drugi wylądował z wielkim jak cholera rebelionem. Moment, bloki? Oj, Virgil, no. No ale dobra, jeden skok w powietrze. Prawda, że uniku najwidoczniej wystarczy, no. Ej, to może za pierwszym razem już się uda, Virgil? No jak widzicie, on blokuje, ja podskakuję i jestem bezpieczny. Oj, widzę nawet... Dobra, byłem do szlachtania. A shit, dobra, ale jednak rebelion do ucieczek. Ale bo też nie zawsze się udaje ten motyw ze skokiem, ale dobra. Spokojnie, nie, no. Przecież to wystartujemy już tutaj, chyba. No. Z pełnym życiem? Tak jest. Dobra, let's dance. A kurde, dobra, on zaczął taniec lepiej ode mnie. Ej, to jest dobry cios. Albo nie? Niekoniecznie. Jak mam zostać tak skarcony za każdym razem, kiedy nagminnie będę go używał. A kurde, no nie, no to się skończy jeszcze wcześniej niż tamta próba, mimo tego, że teraz miałem pełne życie. O, shit. No, może być ciężko tym razem. Bardzo ciężko. Trzeba solidne kombinacje wyprowadzać, to podstawa. Dobra, ej, cicho, bo znowu na resztkach. Życie na oparach może. Oj, nie podoba mi się to. Co to było? Ej, Kid, patrzę na długość odcinka. Kid, użyjmy! Nie podejdę. Chyba oszalałeś. Ej, włoski, żeby się opuściły. Oj. W sumie nie fajnie byłoby. Ja bym zmarnował żółtą mordę, miałbym je teraz po prostu zabić. Pospolicie! O kurde, nie. To, że mam troszeczkę więcej życia niż on, to jest wcale nie znaczy, że mam przestać go respektować jako przeciwnika. Kurde, gin! Czuję niedosyt, mam wrażenie, że zmarnowałem. Yellow Orba. Proszę, że pamiętając cutscenkę na początku gry, to tamty tutaj dostawał kataną po bebechach. Przegika! Takiej zabawy z pociskami jeszcze nie widziałem. No też tak można. Powody mogą być prozaiczne. No już myślałem, że Rebellion zostanie przełamany na pół, ale nie. To czyli po prostu to, co widzieliśmy na samym początku. Without strength, you cannot protect anything. Let alone yourself. Kurde, bezwzględna Menda. Jeszcze ręce mu pociął nawet. Ale cholera ma to, co zamierzał uzyskać. Przeczeska, cholera.
I'm not done, motherfucker! I know! I po nim, no, to też widzieliśmy. Do you finally have it? Yes. Now the spell Sparta cast will be broken. Dobijesz Arkham? Jeszcze? A przecież oni wiedzą, że on z tego wyjdzie, no przecież... No tego musieli być pewni. Wait. We should leave. Czemu? No, Dante, szybsze kroki to może jeszcze dorwiesz, nawet obu. Póki jesteś nabuzowany energią. Nie, spoko, daj im iść. Niech sobie skaczą. Co tam, nie? Okej. Okay. Widzę, skrywałeś coś w środku Dante jednak. Z demona w sobie. No, a teraz przychodzi Arkham. Ej, wiesz co, w sumie jednak zabijemy cię. Dobra, kochani. Kończymy ten długi odcinek z Devil May Cry. Mam nadzieję, że się nie obrazicie, no ale czas skasuje tutaj 38 minut. Samej misji. O, czyżby wreszcie C? Nie, B, jak zwykle. Dobra, kochani. Do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się, pozdro, cześć, hej.